Cześć ziomeczki kochane, to ja Wojtek Pietraszek, kanał rockday.pl. Po prostu graj, po prostu napierdzielaj na tych gitarach. Top gitar majowy 2015, z maja ciśniemy na okładce z ZZ Top. Jak wyraźnie widać po brodach, takie długości brody, kuźwa, taka broda. Dobra, jedziemy. Reklamy oczywiście, tutaj dużo reklam, jak zwykle dużo reklam, ESP, Schecter. No, reklamy będziemy tylko tak pobieżnie ewentualnie rozkminiać. Piłej, Mesa się tutaj dosyć też dużo reklamuje. To spis treści to nie ma. O, co ciekawe, Duncan Distortion, Camel Mass. Sygnowany przez Larsa Johanssona. No ciekawe, trzeba było zobaczyć jak brzmi. Co tutaj mamy? No Epiphone coś wymyślił, znowu jest pierwszy na rynku, wymyślił Rigid Push Pull. Po prostu, że jego zaletą jest niewielki fret, ułatwiający wyciągnięcie potencjometru i przyłączenie go do innego trybu pracy. No po prostu, jakby można powiedzieć, same bardziej techniczna nowinka, jak to jest rozmyślony nowy sposób jakby tego push pulla. No, warto sobie obczaić. Cóż to się dalej dzieje? Fajny bajer, tablica muzyczna. Zrobiona przez Orange'a, będę musiał zakupić coś takiego. Muzyczna tablica Orange Music Board. Trzeba byłoby zobaczyć Music Board. Music Board, wpiszcie sobie w internetach, to sobie to będzie fajne. Żeby sobie zobaczyć, jak to brzmi i jak to wygląda. Ciox DC5, czyli zasilacz efektowy. Bardzo fajny, płaski zasilacz, gdzie ma zasilanie na 9, 12, 18 V, nawet ma 24. Voltów można 12 voltami można zasilić też tego wypuszcza 24 volty energii. No już się zacząłem motać. Randall, fajny head Randall wypuścił. EOD88 to skrót od Element of Doom i nawiązuje bezpośrednio do słów, jakich Ozzy Osbourne określił kiedyś brzmienie Black Sabbath. Zastanawiam się, czy to nie będzie za lekkie, ponieważ Black Sabbath nie miał znowu takiego znowu strasznego high gainu. Chyba, że tutaj coś to usprawnili. Co tutaj nowego? No Orange się tutaj... O, fajne, warto zwrócić uwagę. Korg Magnetune. I to jest taki tuner, który jest na magnes, że można go na przykład do klucza przyczepić, więc bardzo, bardzo fajny bajer. Ma 33 mm, czyli 3,3 cm średnicy. Bardzo, bardzo fajna rzecz. Nie wiem jaka cena jest, trzeba byłoby sobie zobaczyć. Korg Magnetune. Muszę sobie zobaczyć. No, Carlos Piniana na festiwalu Perła Baroku, koncerty mistrzów. No, tutaj taki właśnie, no, taki skrótki, jak to zapowiedzi o tej, ogólnie zapowiedzi różnych tej płyt. No, Judas Priest w Polsce będzie, Exodus w Proximie i Esculapie będzie grał. No, Jack Crusher, pewnie znacie też tę kapelę. Stone River, czyli to jest garaż, dział garaż. Warto sobie obczaić. Oczywiście piękna dziewczyna, Top Girl Maj 2015. Nie wiedziałem, że nawet coś takiego jest. Piękna dziewczyna, ale gitara to jest w ogóle, wygląda jakby było zrobione z pokrywki od garnka podziurawionego wiertarką plus kawałek deski z płota. Bo gitara ma 4 struny. No ale generalnie wiadomo, chodzi o ciało dziewczyny, a nie o to, że ma gitarę. Chociaż no, poniekąd musi mieć chyba gitarę. Rocktron Over the Metal Gain. Czyli oni to nazwali Widowmaker. Taki preamp. Trzeba byłoby sobie to oczywiście obadać, bo to po prostu ja tylko wam pokazuję, ale musicie sobie sprawdzić. Rocktron Widowmaker, czyli owdawiacz. Nazwa już tak, nie wiem, już nie wymyślają jak mogą. Dosyć obszerny artykuł o ZZ Top. No, historia opowiedziane w skrócie. Różne bajery, ich płyty oczywiście, dyskografia, tak w skrócie oczywiście. Alex Scholp to jest gościu też różnie na gitarze. Generation Kill. No to jest zespół, też trzeba było obaczyć go. Tak się po staropolsku wyrażę. Generation Kill. No niestety, przyznam się szczerze, że nie bardzo kojarzę zespół, ale jest dosyć młody, ponieważ w 2011 roku. Więc wydana była pierwsza płyta, więc no. Piotr Dziki Dancewicz, zespół Mech, jeśli ktoś nie wie, gdzie on gra. No taki, no troszeczkę takie dziwne miny robi, troszeczkę
Śmiesznie wygląda. Dobra, Jacek Polak, Mr. Polak. No generalnie nie bardzo kojarzę chłopa. Ainsley Lister też nie bardzo kojarzę. No niestety jestem bardzo niestety nieobeznany. Jak Joe Bonamassa tutaj. Jak grań na instrumencie wpływa na mózg? No, kilka takich informacji. Muzyka aktywizuje mózg bardziej niż matematyka. Muzycy są mniej narażeni na choroby wieku starczego. Aktywna gra na instrumencie wzmacnia inteligencję emocjonalną. No dobra, takie bajery. Kaczka Morleya Cliff Burton, to już było nawet ostatnio. Fajny artykuł, malowanie efektu i nakładanie kalkomanii. To jest bardzo, bardzo przydatne. Widzę, że Top Guitar naprawdę wychodzi do przodu, przed gitarzystę jest zdecydowanie wychodzi do przodu, ponieważ ma dużo takich porad różnych dla gitarzystów. No bo generalnie wiadomo, że możemy sobie kupić sprzęt i to jest jeszcze dosyć duży artykuł, patrzcie, tutaj mamy jedna, druga strona, chodź tu, trzecia strona, jeszcze jedziemy dalej, czwarta strona, panie, to prawie ten... że faktycznie bardzo ma dużo takich porad, no bo generalnie możemy, wiadomo, kupić efekty, ale z drugiej strony czemu nie zrobić samemu? Teraz już na tyle technologia jest rozwinięta, informacje o schematach jest też na tyle dostępna, że można bez problemu ciupać i sobie samemu robić, więc bardzo fajnie, że Top Guitar coś takiego robi. No to oczywiście to jest reklama, egzotyczne gitary vintage, porady lutnicze 48, reklama portalu, na pewno to jest opłacone, ponieważ to są jakieś pytania zadawane przez ziomeczków. Hejka, sorry, że przeszkadzam. Jeśli uważasz, że lekcje, które robię na YouTubie są fajne, to może zechcesz zapisać się na lekcje gry przez Skype. Jeśli chcesz kupić książkę, którą napisałem o motywacji, gdzie mówię właśnie dużo rzeczy o motywacji, o tym jak pokonać lenistwo, jak przygotowywać się do ćwiczeń, jaki harmonogram ćwiczeń i tak dalej, to możesz zakupić tą książkę. No i jeszcze oczywiście, jeśli chcesz kupić sprzęt, a nie wiesz też, czego chcesz tak naprawdę, co dokładnie, nie wiesz, co wybrać, to też do mnie napisz, jako że prowadzę sklep muzyczny, to po prostu chętnie doradzę i sprzedam fajny sprzęt, fajnie brzmiący. Zapraszam i sorry, wracaj z powrotem do oglądania. Papatki. 10 punktów, które musisz sprawdzić, kupując gitarę akustyczną. Bardzo fajna rzecz, właśnie 10 punktów o producent, rodzaj gitary, kształt i pudła rezonansowego. Brzmienie, głośność, korpus, konstrukcja wewnętrzna. No to za dużo czasu by to zajmowało, żeby wszystko omówić, ale myślę, że warto to przeczytać. Aczkolwiek to są tutaj są spisane rzeczy, o które ja staram się zawsze ziomkom mówić, więc generalnie to nie jest nic jakiegoś specjalnego, specjalnie nowego, ale kilka uwag ciekawych tutaj wprowadzili. No, to też zajmuje kilka stron dobrych. Oczywiście reklama riffu, nawet nie będę wspominać. Reklama riffu, reklama rock'n'rolla. Nie ma co się zawracać sobie dupy tym. ESP-E2 Mystic QMNT Marine Blue. Za 9000 gitara, no. Konstrukcja set-in, przetworniki Seymour Duncan. No jeśli ktoś lubi tego rodzaju kształtu, bo można powiedzieć, że to jest taki Les Paul w połączeniu z takim śmiesznym gryfem, śmieszną główką. Goodin Multi-Out. Za 5000 coś takiego, co wygląda jak lutnia, tylko że elektryczna. Elektroakustyczna lutnia? Tak, no bo jak tu piszą, że sama z siebie brzmi troszeczkę słabo, bardziej klasyczną gitarę przypomina. No ale widzicie, jest tutaj cały ten preamp Fishman Aura wmontowany. Wiem, że to nie mówię może tak wyczerpująco, ale generalnie ja mówię, staram się zawsze mówić w tych gazetach to co mnie w pierwszej kolejności, można powiedzieć, zwraca uwagę. No Wise Grip, czyli jest to kompresor z dodatkową opcją sustainera. Z tego co się zorientowałem, bardzo, bardzo fajna zabawka, ale niestety cena 910 zł według mnie dosyć odstrasza. Dosyć bardzo odstrasza. Tutaj co mamy? Mohr wypuścił cyfrowy efekt przestrzenny typu pogłos z dodatkowymi modulacjami w postaci oktawera i shim, rodzaj pitch shiftera, dodatkowymi dodawanymi do sygnału LED, czyli po prostu podczas mieszania sygnału, ale cena 682, nie taka tragedia. No ciekawa rzecz, trzeba byłoby sobie też samemu obadać, osłuchać.
Co tu jeszcze mamy takiego, na co faktycznie wypadałoby zwrócić uwagę? Aha, teraz wychodzimy już na dział dla basistów. Markus Miller, no ma dosyć taki obszerny wywiad. To już na przykład było ostatnio California Wah Eden Amplification, czyli Eden Amplification wydał. To zresztą mówiłem ostatnio też o tym. Fajny bajer, kolumny basowe od TC Electronic. Bardzo fajne, bo powstała opcja 210, 212 i 410. Dosyć lekkie z tego, co czaiłem. Cena też nie jest znowu taka super niska. Wygląd troszeczkę taki vintage'owy jest, ale warto badać. Tutaj pani liże gitarę. Widać posmarowane cukrem, więc może jak kuni jakiś. Markus Miller. No mamy tutaj Markus Miller. Taki przystojniak, ta. O, to szpan, o szpan. O, skacze przez wodę. Tutaj kałuża jest jakaś. Może burza była. Ojciu, Gandalf. Gandalf z gitarą. Ja pierdzielę. Nie, żartuję. Liz Clark to jest. Tutaj mamy o Kevin Charles Brandon. No, Aka Brandino. Jeśli ktoś taki. Przeraziłem się tego, tej pani. Może i dosyć. Straszna. No nie, nic nie mogę. Chipson albo Gibson Thunderbird 2015. No, gitara za 7500. Gitara Neck True Body. Czy Body? Neck True Body. Body. Z pasywną elektroniką, dwoma humbuckerami i funkcjami do złączania cewek. No, ciekaw jestem, jakby ona brzmiała. Aczkolwiek mi się podobają bardziej. Epifona, te Thunderbirdy, trzeba przyznać. Troszeczkę tu opisali. No, Eden Micro Tour, Micro Tour to takie combo, które ma wyglądać jak head plus kolumna. 2 W mocy, więc to takie bardziej śmiechowe. No, tutaj teraz dział studio. No dobra, co ty mamy? Dział studio. Majowy dział studio. Muzycy Cold Chamber o nagrywaniu nowej płyty się wypowiadają. Też widzę, że pani ma Thunderbirda, coś w tym stylu. Kazik Staszewski, też taki dosyć obszerny wywiad, można powiedzieć. O, te stopery mam. Stopery firmy Alpine. Tutaj dalej Kazik Staszewski, reklama. Znowu Kazik Staszewski, tutaj co? Exodus będzie działał. Kazik i kwartet Proforma. Kwartet? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Kazik i kwartet. Kwintet proforma powinno być. No tutaj tak. Wojciech Mann prezentuje. No nie wiem. Płyta wydana przez Wojciecha Manna. No kurczę, no też takie śmieszne. Ex Libris. Nowa płyta. Trzeba byłoby sobie go. Tą płytę obsłuchać. Co to jeszcze? Hope. O, było niedawno w którymś gitarzyście albo top gitar. Całkiem fajnie grają, dosyć mi się spodobali. Venom też coś wypuścił nowego. Super. Napalm Death. Dobra, no coś działają. No, znowu reklamy, samośpiew. No i znowu reklama Marshalla. Dobra, to byłoby na tyle, kochani moi, ziomeczki moje kochane. Ja zmykam, a wy lecicie do sklepu po gazetę. Papatki.